Cześć, właśnie się rozpoczęły darmowe beta testy narzędzia SurferLocal, dzięki któremu zoptymalizujesz swoją wizytówkę Google i będziesz tego pewny, że zrobiłeś to dobrze. Jedyne co musisz zrobić, to wejść na stronę surferlocal.com, kliknąć Sign Up i zarejestrować się do narzędzia. Po rejestracji będziesz miał taki oto widok, w którym po lewej stronie znajduje się ważniejsza sekcja, to jest box, w którym albo wpisujesz sobie swoje słowo kluczowe, albo wrzucasz adres URL z Google Maps. Już wyjaśniam, o co tutaj chodzi. Jeżeli loguje się do aplikacji, my pobieramy twoje IP i ustawiamy PIN na twoją lokalizację. Więc jeżeli tutaj odpytasz jakiegokolwiek keyworda, czy to pozycjonować Wrocław, czy Kraków, to my ten wynik jednak odpytamy z twojej lokalizacji, więc jeden z elementów w analizie będzie po prostu tak naprawdę źle działał. Więc to, co my rekomendujemy, to przejście w Google Maps, odpytanie sobie wyniku, powiedzmy pozycjonowanie stron Warszawa. Później, jak już wszystko nam się pouzupełnia, kopiujemy sobie adres URL, wrzucamy sobie ten adres do serwer lokala. Create query. Analiza już się zrobiła. Klikamy i mamy gotowy audyt. Tutaj musimy czasami zaczekać 10, 15, 20 sekund na to, żeby wszystkie elementy zostały pobrane. I widzimy gotowy audyt. Na samej górze masz podsumowanie dla pierwszej dziesiątki i wiesz, że jeżeli chcesz rankować dla tego słowa kluczowego w tej lokalizacji, no to przede wszystkim twoja firma nie może być dalej niż 67 km od centrum zapytania. Powinna mieć średnio 57 opinii i średni rating powinien wynosić 4. 94, czyli no 4,9 albo najlepiej w sumie 5,0. Niżej są już te wszystkie analizy bardziej szczegółowo opisane. Możesz sobie kliknąć Show Details, zobaczyć linię trendu, zobaczyć słupki, analizować na przykład tylko top 10. Jest też tutaj analiza tytułu. Rekomenduję Ci, ile słów powinno być użytych w tytule, jaka jest maksymalna ilość oraz podpowiadamy Ci wyróżniające się słowa, których używa konkurencja w tytule i wpływają na ich ranking, które jak najbardziej też możesz użyć, starając się zmieścić pomiędzy 5 a 10 słowami. Niżej jest tak samo jak w tytule analiza opisu firm i działa ona tak samo, tak mówimy Ci, jaka powinna być treść Twojego opisu oraz jakie słowa powinny w tym opisie się zawrzeć, ponieważ konkurencja ich używa. Poniżej jest informacja o kategorii, którą powinieneś użyć oraz analiza reviewsów. Tutaj masz informację, ile minimum powinieneś mieć opinii, a jaka jest maksymalna liczba. Potem jest informacja o ocenie, a później są wyróżniające się słowa z opinii, które są pozostawiane w profilach tych firm. I co ważne, tutaj nie wyciągamy wszystkich opinii dla wszystkich firm, tylko wyciągamy te opinie, które Google uznał za najbardziej trafne dla tych profili firm i dla słów kluczowych, na które one po prostu rankują. Więc tutaj macie tak naprawdę te wszystkie najlepsze słowa, których powinni używać wasi klienci w momencie, kiedy będą pozostawiali opinię o waszej firmie w Google. Na ten moment to są wszystkie elementy audytu. Też nowe elementy będą stale dokładane. W opisie filmu macie link do live czata, w którym możecie wrzucać zdjęcia. On jest w ogóle live chat otwarty, więc tam możecie wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i z innymi też użytkownikami, więc zapraszam Was tam serdecznie. I oczywiście to nie jest wszystko, co Wam dajemy w becie, ponieważ jeszcze za pomocą SurferLocal możesz prześledzić dokładnie każdą firmę i tak naprawdę porozbijać ją na łopatki pod kątem każdego czynnika, który obecnie analizujemy. Zobacz na to. Okazuje się, że firma numer 5 nie ma w ogóle opinii. My mówimy, że musi być minimum 7, najlepiej jak jest 81, no ale zobacz, patrzysz, no nie ma opinii. Patrzysz też tutaj na panel na lewą stronę. Okazuje się, że nie ma też opisu firmy. Kategoria główna jest kategoria, którą Google wyświetla, jest zupełnie inna niż ta, którą my rekomendujemy. I tytuł nie jest taki, który rekomendujemy, więc może sobie pomyśleć, halo, coś tutaj nie gra. Wtedy wchodzisz sobie w Explore, wrzucasz sobie keyword usage, no description nie ma, więc nie patrzysz, wrzucasz sobie title, wrzucasz sobie partial keyword density, to jest nasycenie w słowa, które zaczynają się na pierwsze trzy znaki każdego słowa z frazy, czyli
tutaj słowo poz, str, var. I teraz możemy sobie kliknąć raw data. Widzimy, że tutaj zagęszczenie tego jest największe spośród tak naprawdę wszystkich. Więc to jest pierwsza rzecz, którą po prostu wygrywa z konkurencją. Lecimy dalej, sprawdzamy URL. Kolejna rzecz. Okazuje się, że jeszcze ma słowa kluczowe wrzucone w adres URL. Możemy sobie teraz to sprawdzić, co tu ma pozycjonowanie stron Warszawy. Jest wrzucone exact tak naprawdę w adres URL, więc temu też musi po prostu mega klepać. Czyli tak, ma title, ma URL, reviewsów nie ma. Co możemy jeszcze przeanalizować? No wiemy, że już ta kategoria jest inna. Możemy jeszcze sobie rzucić okiem na dystans. Firma numer 5. No to zobaczcie, co się okazuje. Kolejna rzecz, którą po prostu wygrywa tutaj ze swoją konkurencją, to jest długość od miejsca, którego odpytano wynik. No jest mniejsza, tak, niż większość konkurentów. Są jacyś konkurenci tutaj, którzy są bliżej tego centrum odpytania, a tak naprawdę ich też by wartało tak samo tutaj przeskanować, prześledzić, tak samo jak właśnie przeskanowaliśmy tego konkurenta. Na końcu jeszcze możemy zobaczyć claim ratio. To jest informacja o tym, ile firm jest zweryfikowanych w top 3, w top 10 lub top 20. To by było na tyle. Zapraszam do testowania. Tak jak mówię, jeżeli będą jakieś pytania, problemy, cokolwiek, w aplikacji tutaj jest czat, ale to jest czat tylko jakby z nami. A najlepiej byście wbili sobie do Discorda, który wam dałem. Wchodzicie, rejestrujecie się, klikacie Surfer Local Beta. Tutaj macie Surfer Local Questions. A jeżeli już zrobiliście jakieś, wykonaliście jakieś analizy, coś wam klepło, chcecie się czymś pochwalić, wbijacie Surfer Local Case Study. Także zapraszam do testowania i widzimy się w Surfer Local Beta.